Kochane dzieci, cieszymy się dniem waszej pierwszej komunii świętej. Ten dzień dał wam sam Pan Jezus. Przed laty przyjęliście sakrament Chrztu Świętego i staliście się prawdziwymi dziećmi Bożymi. Za chwilę pokropię was wodą święconą. Niech ona przypomni wam was chrzest święty, a Jezus niech na nowo wezwie was do zjednoczenia ze sobą. W duchu pokuty, z głęboką wiarą, uczyńcie na sobie znak Krzyża Świętego. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Wejrzyj łaskawie na te dzieci Twoje, które po raz pierwszy przyjmują Cię w Komunii Świętej. Uczyń ich serca godnym mieszkaniem dla siebie i obdarz je żywą wiarą, nadzieją i gorącą miłością. Zgromadź, Panie, razem dzieci i rodziców przy Twoim świętym stole, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Dzieci teraz proszą o błogosławieństwo swoich rodziców. Błogosław mnie, Ojcze, błogosław Matko, dłońmi swoimi i dzisiaj ciało Chrystusa mam przyjąć wspólnie z braćmi moimi. Teraz podchodzą rodzice do swoich dzieci, czynią znak krzyża na ich czole albo nad ich głową i mówią: synu, córko, niech Cię Bóg błogosławi i ja Cię błogosławię. Proszę bardzo, to błogosławieństwo ojcowskie, macierzyńskie udzielić dzieciom. Brać udział we mszy świętej, przystępując do Komunii Świętej.